Siemanko, witam się z wami w pierwszym odcinku naszej nowej serii, jaką wcześniej już wam obiecywałem na moim kanale. A jest to Magic Online i dzisiaj sobie zagramy z kimś, z kogo z pewnością powinniście znać. A jest to... Ja, czyli Conrix. Dobra, zagramy sobie El Clasico, ja będę grał drużyną FC Barcelona, natomiast Conrix zagra Realem Madryt. Domowe. Też domowe, dawaj. Okej. Okej, teraz składy. Fuck. Trzeba 40 sekund na ustalenie składów, to jest to. Czemu Dani Alves? Czemu Dani Alves nie gra tam? Środek nie wiem. Puyol. What the fuck? Ale on skład masakrycznie jest zrobiony. No pewnie, Higuain. Pierdzielaj. Jak ja nie lubię grać, ja pierdzielę. W sumie Benzemą też nie lubię, ale już wolę tą benzynę. Piqué, what the fuck? Czemu on, co on robi na ławce? Czemu Alex Song jest tutaj, a nie i nie? 3, 2, 1, 0. Dobra, na szczęście udało mi się ustalić skład taki mniej więcej chyba. Gramy czy nie gramy? Nie wiem, ładuję się. Tak, gram jest, na Camp Nou, tak więc masz przewagę. Tak jest. A propos właśnie, pytaliście się mnie, czy w tym patchu T-Mobile Ekstraklasa, jaki mam wgrany, jest Camp Nou i czy jest Bwin na koszulkach Realu. Jak widać, jest i Camp Nou, i sponsor na koszulkach klubu z Madrytu. Tutaj bardzo fajne są te wprowadzenia z ESPN, naprawdę fajny jest ten patch. Nie tylko wprowadza Ligę Polską, ale też wiele innych nowości. Gdzie oni są? No właśnie zniknęli mi na chwilę z ekranu. Mi też. Dariusz Pakowski, Włodzimierz Szwaranowicz. Zostawiamy czy przechodzimy? No, możemy zostawić. No dobra. Tutaj jedenastki obu drużyn. Vampir. No, coś mi też tak miało jakieś ten... Zaraz przeczytasz swoją jedenastkę, ja swoją. Nie, ja tam nic nie będę czytał. No, jest podane wszystko na ekranie, tak więc. Znaczy, ja lubię sobie tak poczytać. U mnie jest ostatni Sanchez, a u ciebie chyba Ronaldo był. Nie wiem. Ja gram Barceloną, ty grasz Realem. Di Maria jest ostatni. To u ciebie był Di Maria ostatni. Aha, ty, właśnie. No właśnie. Popierdzieliło mnie. Arbiter z Hiszpanii? Ty, rzadko się tak zdarza, że jeżeli grają hiszpańskie kluby, to ten. Essien! Czemu Essien ma 23? On ma 15 chyba. Ja wiem. Popierdzieliło się mi. Wybieranie stron. Aha, ty chyba masz piłkę. Ciekawe. A ja sądzę, że ty będziesz miał piłkę. Tak zgaduję. Ja myślę, że ty będziesz miał. Mamy jedenastki obu drużyn. Barcelona na bramce Victor Valdes, na stoperach Puyol i Piqué, na lewej obronie Jordi Alba, na prawej Dani Alves, a później Sanchez, Fabregas, Xavi, na środkowym napastniku tradycyjnie Lionel Messi, na lewym skrzydle David ja gram... i na prawym Pedro. 4-3-3-2 gram. 4, 2, 3, 1. Nie, 4, 3, 3, 2. A u mnie jest 4, 2, 3, 1 u ciebie. Aha, kurde, znowu mi się popierdzieliło, że ja gram Barsą. Ty grasz 4, 3, 3, 2. Tak jest, dobra. Czyli właśnie 4, 3, 3, 3. Dobra, dawaj, gramy. Gramy, tylko żeby nie było lagów. I zaczynasz, mówiłem, że ty zaczynasz, mówiłem. No i po pisku sędziego rozpoczyna się... Oj, trochę ścina. Dobrze, Pedro. Ale Ronaldo nie tak łatwo zabrać piłkę. O cholera. Aaaa, fuck. Dobrze. Niedobrze. Fuck. Dobrze. Niedobrze. Ależ precyzja, kapitalnie to zrobił. Fuck. No czemu tam wyszedł do tego? Dobra, nie wiem, nie mam pytań. Ty, ale laguje, masakra. No laguje. Fuck! Bendyna! No nie! No tak się nie... Co to? Tak się nie zaczyna meczy. Tak, Balotelli. No nie, no tak się nie powinno zaczynać meczu. Chwila, ustawmy sobie wysoki pressing i gramy. Chciałem przetestować dribbling Valdesa, jak z Di Marią. A fuck.
O kurde. No fuck. Za późno to dałem. Fabregas. No on słynie ze znakomitych, dokładnych, precyzyjnych. Xavi! Mamy Messiego w polu! Nie zdążył za nim. Messi! Yes! Znowu pierwszy strzał i bramka! A mi coś ostatnio jakoś... źle się strzela. Ale Casillas, że Casillas teraz, że Casillas tego nie wychwycił, to... No nie patrz, wiem. No... Ty, co to, co on zrobił? Tak jest, następa! Tak to się kończy. No fuck! O kurde, Pepe u mnie gra. A ja też go nie lubię, morderca. A ostatnio w jakimś meczu chyba Realu przywalił ktoś z łokcia Ronaldo, oko mu rozwalił i on grał tylko z jednym okiem, no nie, tamten miał zaklejone i bramkę jeszcze strzelił. Jest koksu, jest. No Ronaldo i Messi, no to to są obecnie najlepsi, nie ma dwóch zdań. Ale jak dla, ale jak dla mnie Messi jest... Pan był przekupiony przeze mnie, nie przez nim. Co to będzie? Co tu zrobić, żeby wyszło dobrze? No, kurde, idź stąd, idź stąd. Yes! A Ronaldo. To Ronaldo może dostawać. Zdecydował się na posiłki. Spróbują we dwóch zaskoczyć rywala z tego rzutu wolnego. Już tam biegnę. Aj. Dobra, źle oceniłem odległość. Zupełnie z mojej kamerki to wyglądało na bliższą. Dobrze. Kurde. Znakomicie. Fuck! Dawaj, dawaj! No nie, Puyol! Dobrze! Dani Alves! No do najszybszych to on nie należy. Tym bardziej, no nie gadaj, szybki. No tutaj nie pokazał za bardzo swojej prędkości, no ale... Też on... Ile on ma lat? Dobra, nie wnikam, nie odzywam się, cholera! Dobrze! Fak, 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 Ronaldo! Bardzo dobrze! Kurde. Ojojojo, co to było? Czy on obronił? Ja raz tak dostałem na WF-ie, znaczy dostałem. Rzuciłem się, bo byłaby brama. Tak w przeponę dostałem. Ale jako bramkarz czy jako obrońca? Łoj! Jako obrońca. A się no, wróciłem się. Tak dostałem tak w przeponę. Nie wiem czemu. Myślałem, że się uduszę. Nie wiem czemu, tutaj ten... Ramos ma dalej tą swoją taką starą fryzurę. Pączek jak w niej wygląda. On jest głupi, ja go nie lubię. Ramos! Messi! No co? Co Alonso zrobił? No nie wierzę, że mi kontuzjowałeś Messi. Nie! Ja w to nie wierzę! Uwierz! Jest, pięknie. No super, jeszcze Özil. Özil! Ja! Dobrze! Ale farta miałem. To że chciałem. No tak stary, no nie wierzę, że Messiego nie spalowałeś. Ja spalowałem, biega tam sobie no, już swobodnie. To znaczy kontuzja pewnie jakąś ma tam leciutko. Plasterek pewnie ma, albo coś. I tak wracając do serii, mam nadzieję, że się wam spodoba, tym bardziej, że to oni mi proponowaliście takie, że to wy mi proponowaliście takie coś. Pedro! Pedro, 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 Pedro! Sanchez? Nie, Pedro. Sanchez gra na prawym. Nie, Sanchez chyba gra w ogóle w pomocy teraz. No. Dałem go na pomoc. No nie, no panie sędzio. Znowu z tej samej pozycji co przedtem. Żółta dla Alonso. Tak samo jak dla Matriego. Nie dla Matriego, tylko dla Marina, nie? No. Ujapier, co Alves ma rozbieg. Aj, to zrobimy. No nie, no nie tu. Ale żeś mnie zrobił. No nie tak to miało być. Ja nie tak to sobie wyobrażałem, ja już widziałem piłkę jak wpada do siatki. Do twojej. Czekaj, 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 no co? Dawaj, chciałem żeby zrobił dośrodkowanie, a on jakoś ślisk to odebrał. Ufuk. Dawaj. Oj. Celnie dobrze. Fuck! Valdes, to dobrze, Valdes! Jak nigdy! Dobrze! Ja.
Chociaż taki strzał to... No. No nie było zbyt duże zagrożenie. Zaślinton nie był, no kurde. Nie ma nic. No co? No nie gadaj, pierwsza była piłka. Dobrze, jest rożny. Kurde. Rożne w wykonaniu Barsy są groźne. Jest! Tak nie. Jest! Jeszcze pikę. Wykrakałeś! Są bardzo groźne pikę. Kogo tam w 45 minucie zamienia rzut rożny na bramkę. Bardzo dobrze wykonany. Stały fragment gry. Pepe. On miał chyba tam nawet podwójne. Dobrze jest. Prowadzimy gol do szatni. Ale mi ścięło na cieszynce. Chciałem zrobić I seuciupego, ale mi nie wyszło. Dobra. Dalej się strzelił bramkę. To by było coś niesamowitego. Dobra. Prowadzimy 2-1 na Camp Nou. Fuck. No w sumie na Camp Nou to zmienia postać rzeczy. A dupa tam. Tak jest. To zdanie przedpowiedź na wszystko. Ohohohoho. Oj. Zmieniasz coś? Nie, nie, nie. Tylko patrzę na statystyki. Tak mniej więcej są wyrównane. Dobra, lecimy dalej. I Pedro! Pedro podaje do Sancheza. Sanchez! Do Villa, do Messiego. Bardzo to było nieporozumienie, ale... Dobrze! Alba, dobrze. Mamy out. No to nie było za dobre zagranie. Fuck! No kurde! Quentrao, ale na Puyola centralnie. Dawaj. Fuck. Fuck, ma dobrze. Ja, co on zrobił? Aj, znowu bym dobrze odzyskał. Tak się odrabia straty właśnie. Przegrywaliśmy szybciutko 2-1. Szybko odrobiliśmy bramkę i potem zdobyliśmy jeszcze jedną. O fuck. No co, czemu on tego nie uderzał z nogi? Jakby petardę posłał, to by... No ale też trudna pozycja taka, żeby z nogi strzelić. Fuck! Fuck! Co to było za wypuszczenie piłki? Pikę! Dobrze! No nie! W Benzemę! Nie w Benzemę, tylko chyba w pikę tam właśnie wrócił. I w niego walnął jest centralnie. Cholera! No nie! To jest zarąbista cieszynka. Co to jest? Komentuj coś, opowiadaj, a nie siedzisz tak cichutko, strzelasz bramkę i... Ja gram na online, to jakoś tak w sobie po cichutku. Taki cichy zabójca. Jak na razie... Thief, nie? Thief. Jak na razie to... Tam jak na razie to zabójstwo to ci nie wychodzi. Dobrze, Dawid Villa! Dawid Villa! Ale już Pepe jest... Już Pepe ma zlecenie, tak więc. Aj! Przyjął zlecenie, tak więc już będzie po... Messim. No cholera, no nie. Co? Ja! Co? Ja pierdziela, farta mieliśmy. Co ten Ronaldo zrobił? Marcelo, nie Ronaldo, chyba. Ale Ronaldo, jak on nie trafił w piłkę. Aha. Marcelo to jeszcze. Ale Ronaldo przecież to jest niewybaczalne. Żeby nie trafić. Dobra, jak gdyby to był taki... Klepa nie wiem, taki barcelońska. Marcelo. To jeszcze, ale... No fuck! No cholera, no znowu tak samo się zaczyna. Kurna, no trudno. Mat. Sorry, że w taki sposób... Ale liczy się zwycięstwo jeszcze na wyjeździe. Dobra, zmiana. Jeszcze nie wygrałeś, od tego zacznijmy. No jeszcze nie. Czemu Iniesta jest na ławce? What the fuck? On mi się jakoś dziwnie nim gra. Według mnie za mało ma tego speeda we FIFA. Okej, ja już coś jestem. Wróć Sanchez na tutaj. Ty, a było chyba w jakimś spotkaniu teraz ostatnio 3-2 dla Realu, nie? Z Barcą. No to do chyba do Super Pucharu, czy jakoś tak, Hiszpanii. No nie!
Dobrze! Dobrze! Źle! Dobrze! Jeszcze lepiej! Atak Barsy, zobaczmy co z tego wyniknie. To był pojedynek ekspresu osobowy. Szybszy był rzeczywiście dużo do końca. Ej! Co? Tak, jakby nie można było ominąć, tylko trzeba było się przewracać. To jest mądre. Strzela! No kurde, jeszcze słupek! Ja pieral farta teraz miałeś, stary. Nie, trzeba przyznać, że mam farta. No ale też masz Casillasa na bramce. Di Maria, no co? Spalony. I tak do bramki nie leciało. No w sumie. Widać było ten, podnosił chorągiewkę, więc nawet biegać się nie. No też, nie widziałem, a źle tylko strzelałem. No kurde, Villa. Fuck. Dobrze. Ale mnie napierasz, stary, no tak się to nie bawię. Dobrze. Naciskam. Zabójczy ucisk. Leci Sanchez, czy dojdzie do tego podania? Dojdzie. No nie. Niestety. Czemu on się wywrócił? Dobra, nie mam pytań. No Alves, daj tam, ciśnij go. Dobrze. I lecimy wszystko na jedną szalę, super ofensywny. Tak jest, ja kurde atakuję, a za chwilę ty pewnie strzelasz. No cofnijcie się, kurde Benzema, no, nawet kurde. Ty. No kurde. Już dwa razy miał uderzać i dwa razy nie przejąłeś piłkę z nogi, jak miał strzelać, no super. Aj, za lekko. Ramiresem nie jesteś, żeby zrobić tak jak w półfinale Ligi Mistrzów. Dobrze i lecimy. Mamy jeszcze szansę na wygraną. Nie wierzę. A. Możecie pisać mi w komentarzach, jakie mam, jakimi zespołami mam grać następne mecze z innymi let's playerami, a mam już plan, żeby z kimś innym zagrać, a kto to będzie, zobaczycie w następnym odcinku z tej serii. No nie! No co? No nie, no ja tak nie będę grał! Ja też. Alba! No ja pierdzie, no nie! Na wyjeździe. A dupa tam na wyjeździe, sierdzień. Farty tyle! Fartowne wszystkie bramki, grałem lepiej jest. Za chwilę będzie wjeżdżam w tunel, tracę łączność. Idź ty. Dobra, mam nadzieję, że się wam podobało. No i co? Napiszcie w komentarzu swoją opinię na temat takiej serii i zaproponujcie mi zespół, w jakim będę grał w następnym odcinku. Zespół od 4,5 do 5 gwiazdek. Okej. Tutaj, tak, dziękujemy sędziom. Możemy to przerzucić. Czy chcemy zagrać mecz rewanżowy? Nie. No i dobra, ja się z wami żegnam. Z tej strony był Nexium, a z drugiej... ja, czyli Konrix. Okej, dobra, na razie.